Lato, lato wszędzie zwariowało, oszalało moje serce. Otóż to, lato w Vancouver, British Columbia. Co tutaj można robić? Jak spędzać czas? Niekoniecznie trzeba mieć urlop, żeby znaleźć coś, co pozwoli odprężyć się. O, jak na przykład oglądamy w tej chwili jednego z hobbystów, który bawi się swoją zabawką, elektronicznie sterowanym helikopterem czy samolotem. Pięknie to wygląda. Jest może troszkę drogie, ale pozwala na to, żeby się odprężyć. Albo na przykład można się wybrać w okolice Vancouver, aby zaznać sportów wodnych, albo na przykład pojeździć sobie konno. No, popatrzmy, tak to wygląda. Można właśnie na koniku wyjechać sobie na ścieżkę, która prowadzi człowieka w kierunku zachodzącego słońca. Albo powiedzmy pojeździć na rowerze. No można na rowerze również trochę bardziej ekstremalnie. Potrzeba do tego trochę wprawy. A niektórym potrzeba również trochę odwagi, jak ci tutaj, którzy w centrum Vancouver zebrali się, aby na rowerach i na golasa, tak, tak, proszę Państwa, właśnie goło, zademonstrować, że chcą ochrony środowiska, w którym my żyjemy. I jednym z elementów jest to, aby właśnie na rowerach jeździć. Ale można też wieczorem, można wieczorkiem na przykład wybrać się i pooglądać sobie wspaniałą symfonię ogni sztucznych, którą tradycyjnie, co roku, za darmo dla bez mała milionowej liczby widzów organizuje miasto Vancouver. Jest to duża frajda przy muzyce zsynchronizowane ognie sztuczne. Jeżeli ktoś nie lubi hałasu, cóż, może się wybrać na farmę jagody amerykańskiej. Komfortowa jest to farma, dlatego że bez schylania się można wdychać świeże powietrze, mieć troszkę gimnastyki, a jednocześnie nazbierać świeżych, pachnących witaminek. Później wracając do domu, podziwiając śniegi na zboczach, można na przykład spotkać misia, czarnego niedźwiadka, którego podziwialiśmy z daleka, z dużym respektem, bo widać było, że był to duży niedźwiedź i nie należało ryzykować. Popatrzmy, jak to wspaniałe stworzenie porusza się na wolności. Tego typu doznania można właśnie tutaj w British Columbia, w Kanadzie mieć w obrębie wielkich aglomeracji miejskich. Jest to rzadko spotykana frajda i budzi respekt. Tą migawkę przygotował dla Państwa Michał Radoszewski, Kukuitlam, British Columbia, Kanada.